Witamy Państwa pięknym, późnym popołudniem. Dzisiaj nasza rozmowa w nieco innym anturażu niż przyzwyczaili się Państwo do tej przez Skype'a czy do tej studyjnej. Dzisiaj naszym studiem plenerowym jest, jak Państwo widzą, przepiękny opolski amfiteatr. Amfiteatr, który 57 lat temu był wypełniony po raz pierwszy po brzegi publicznością, kiedy scena była wypełniona po brzegi artystami, muzykami i jurorami. I stąd dzisiaj nasza rozmowa niezwykła, myślę, z równie niezwykłym gościem. Pan Edward Spyrka. Dzień dobry, panie Edwardzie. Dzień dobry. Aranżer, krytyk, dziennikarz muzyczny, no i osoba, która od pierwszego festiwalu opolskiego jest z nim związana. I panie Edwardzie, za 48 godzin, 57 lat temu oczywiście, rozpocznie się festiwal. Chciałem dzisiaj porozmawiać z panem, może nie o samych artystach, o ich wykonaniach tych poszczególnych piosenek. Wtedy na pewno było to coś wyjątkowego dla Opola, to wiemy. Chciałem dowiedzieć się od pana, jaka była atmosfera tego pierwszego festiwalu, ale tuż przed. Wiemy o tym dokładnie, że opolski festiwal zawsze miał tę niezwykłą, fantastyczną atmosferę. Ale kiedy sięgniemy do roku 63 ubiegłego wieku, wiemy, że warunki geopolityczne, społeczno-polityczne i muzyczne były zupełnie inne od tych z 2020. 48 godzin przed pierwszym festiwalem, zanim zabrzmi tutaj pierwszy przez orkiestrę zagrany festiwalowy sygnał. Co się działo w Opolu, panie Edwardzie? O, panie Tanacie, to on bardzo we mnie wierzy. Ja pamiętam, co się działo. Ile to? 57 lat temu, 48 godzin. Może piłem kawę wtedy, nie wiem, nie pamiętam. To ale była taka poważnie, ze szklanki kawa? Poważnie. To ze szklanki zalewana, chyba. Tak, zalewana, zalewajka. Ale poważnie rzecz biorąc, oczywiście tutaj jury nie było na estradzie. Jury było komfortowa tam na kamiennych ławkach, więc to żadne takie przyjemności na estradzie. Myślę, że jeszcze panował dalej bałagan ogromny. Bo to była jedna wielka improwizacja, dzisiaj nie wszyscy o tym pamiętają, że jeszcze 48 godzin przed rozpoczęciem festiwalu nie wbito ostatniego gwoździa na estradzie. Jeszcze w dniu rozpoczęcia festiwalu zdarzało się tu i ówdzie, trzeba było coś skompletować, złożyć. Koledzy chyba już wtedy montowali głośniki wypożyczone z megafonizacji kraju. O. Bo nikt nie miał wtedy żadnego nagłośnienia, więc Władysław Gawroński z kolegami, bo to koledzy wszyscy byli, jakoś tam montowali. No, wspominał, pamiętam, że jak wykopali dziurę pod taki głośnik ogromny, to nie było cementu, żeby go czymś tam utrwalić. A tyle cementowni wokół. No więc właśnie, bo wtedy wszyscy byli ogromnie zmobilizowani, łącznie z najwyższymi decydentami. No, to i cement się znalazł, i deski się znalazły, i gwoździe. Może trochę późno niż zwykle, niż powinno to być, ale znalazły się. Także jeszcze nawet 48 godzin przed festiwalem takie rzeczy się działy. Pamiętam taką historię, wszedł ktoś do rozgłośni i pyta, czy widziałeś Jurka Gregolonasa? Ja mówię, tak, tak, wisi na kablu. Oczywiście zupełna konsternacja, wisi na kablu. I tutaj muszę poświęcić chwilę czasu temu kablowi, dlatego że nie wiem, czy festiwal by się odbył w tym terminie przynajmniej, gdyby nie ten kabel. Muszę tutaj wyjaśnić, że była to łączność bezpośrednia z Warszawą, radia, rozgłośni. Jerzy godzinami wisiał na tym kablu, bowiem Mateusz Święcicki w Warszawie, on tutaj organizowali festiwal. I do ostatniej chwili trwały te uzgodnienia, kto przyjedzie, kto nie przyjedzie. Nikt nie znał tej imprezy, nikt nie wiedział, co to jest. Tylko zapewnienia obu panów, że będą znakomite postaci, że pokażą się piosenkarze, wykonawcy, muzycy, autorzy, dotąd zupełnie nieznani. Bo cały czas było ograniczone grono twórców na antenie, związane z programem Pierwszym Polskiego Radia, gdzie istniała komisja, która weryfikowała, co się nadaje, co się nie nadaje i tak dalej. No i tutaj główna rola festiwalu polegała na tym, żeby przełamać ten monopol. I panowie wiedzieli, że to się uda, ale ci, którzy pieniądze dawali, czy angażowali się, to nie mieli tej pewności. Chcieli Santor, chcieli Villas, chcieli Połomskiego i tak dalej, i tak dalej. A tych Jurek ani Mateusz nie mogli zagwarantować. Nie udało się tych gwiazd jednak zapewnić i może i dobrze,
dlatego że było więcej czasu dla wszystkich młodych. Następny problem, który jeszcze 48 godzin też istniał, mianowicie zakwaterowanie. Przecież nikt nie wiedział, ilu przyjedzie wykonawców, ile będzie potrzebnych pokoi. Gdzie znaleźć te pokoje? Były dwa małe hotele wtedy przecież tylko. Jakoś to wszystko się udało pogodzić. No może też w niektórych przypadkach nie było tak źle, bo kończyli niektórzy, a nawet duża część wykonawców o 7 rano poprzedni dzień, no a o 9 już trzeba było iść na próbę, więc nawet to spanie nie zawsze było aż konieczne, a jeżeli to symboliczne. A jeżeli już bliżej tego rozpoczęcia w dniu, czyli 24 godziny powiedzmy, to już ja zostałem wezwany, bo pan naczelny wzywał coś do siebie. Pan Władysław Król był wtedy naczelnym. I powiedział: panie Edwardzie, będzie pan sekretarzem jury. Ponieważ miałem świadomość, kto jest w tym jury, a zwłaszcza Jerzy Waldow i Stefan Kisielewski, bo niespełna rok wcześniej kończyłem studia, więc o tych panach dość dużo wiedziałem i w życiu nie przypuszczałem, że z nimi twarz w twarz spotkam. Obok, tak. Udzieliłem wywiadu panu Kisielewskiemu, bo mnie przepytał, kto zacz, skąd, co, jak. No, a skoro pan taki muzyk, to pan będzie też oceniał. No i tak zostało. W każdym razie z tą oceną nie było najlepiej, dlatego że z otwartymi ustami słuchałem rozmów, zwłaszcza tych dwóch panów. A jeśli ktoś pamięta Lecha Terpiłowskiego, który dołączał do tych rozmów, no to oceny były w moim przypadku bardzo uciążliwym elementem tych spotkań. No i tak to mniej więcej wyglądało. A na scenie też zupełnie, prawda, to była inna scena niż ta, inna publiczność. Oczywiście, inny amfiteatr, no inaczej wyglądał. Ten element, no dzisiaj też się mówi, powróciło się do tej formuły festiwalu rzeczywiście na żywo. To były zespoły. Zespoły Jerzego Bratowskiego, Janusza Senta, New Orleans Stompers i wiele, wiele innych. Oni przyjeżdżali ze swoimi solistami. Były zespoły kolorowe. O. To warto o tym wspomnieć, bo rok 62, tak, rok wcześniej odbył się pierwszy festiwal w Sopocie. Oczywiście Jerzy i Mateusz nie mogli pominąć tej grupy wykonawców, których uwielbiała młodzież. Był tylko jeden problem, że oni śpiewali niby po angielsku, co nie mogło się oczywiście zdarzyć na festiwalu opolskim. Tym bardziej, że im bardzo zależało na tym, żeby ta piosenka polska no, w szerszym zakresie dotarła do ludzi. Także stylistycznie. No więc postawili im warunek, proszę pamiętać, żeby to był gdzieś marzec, kwiecień, a to czerwca, mieli przygotować polski repertuar, bo to był warunek, jak powiadam. No i udało się, przygotowali dopiero wprawdzie w czasie drugiego, zabłysnęli już tak pełną mocą, ale wystąpili i tę część publiczności młodszą ze sobą porwali, no i co najważniejsze, przekonali się i publiczność, i oni, że można po polsku śpiewać te rock'n'rollowe piosenki. Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać, wracając do tych 48 godzin przed, jakie było to Opole, kiedy chodziło się wtedy, przechodziło przez miasto, czy tę rzeczywiście atmosferę festiwalu się czuło, że to jest coś wyjątkowego dla miasta, dla miejsca? Oczywiście. Bo przecież obok tego wszystkiego jeszcze była polityka. Tak, już pomijam znaki graficzne. Ten słynny do dzisiaj plakat pana profesora Pałki z tymi kropeczkami. Większość Opolan w jakiś sposób była zaangażowana w to wszystko, bo i milicja obywatelska, nawet wymyślono, że w białych tych czapkach występowali. No w końcu skończyło się na białych czapkach panów od ruchu drogowego, bo oni w czapkach, tylko kaskach. No wszyscy po kolei, służby miejskie, strażacy bardzo bogi, wojsko, bez wojska też byłoby kiepsko, balony piękne wojsko nam tutaj zainstalowało. Także właściwie to było mało osób, które przez rodzinę czy bezpośrednio nie były zaangażowane w ten festiwal. A poza tym już wieś niosła, że tutaj różni artyści się pojawią,
że będzie ciekawie i na chyła chodził po mieście z gitarą, coś śpiewał. Także było bardzo ciekawie, wesoło. Czyli jak się okazuje, proszę Państwa, zanim to, co pytałem pana Edwarda Sperka, zanim po raz pierwszy ten sygnał festiwalu usłyszeliśmy, okazuje się, że ta atmosfera, a chyba mogę powiedzieć to i porównać do takiego kipiącego garnka, panie Edwardzie, z dobrą, mocną, śląską zupą, taką, która nabrzmiała tuż przed, a później było całkiem pyszne danie. Trudno mi zaakceptować to porównanie do... Była to, myślę tak, śląska solidność, warszawska wyobraźnia i fantazja, bo inaczej ich pomysłu nie można było nazwać, znaczy pomysłu zrealizowanego w ciągu 4 miesięcy w tak ogromnej skali. No i przypadki szczęśliwe. Także może tak byśmy to w skrócie wielkim ujęli. Byłaby to dobra. A zupa nigdy nie zaszkodzi, zwłaszcza smaczna śląska. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Państwa i naszym gościem w programie Gość Dnia był wybitny dziennikarz muzyczny, znakomity aranżer, muzyk, kompozytor, no i człowiek od początku związany z Opolskim Festiwalem i jako juror, i dyrygent, i muzyk, pan Edward Spyrka. Serdecznie dziękuję, panie Edwardzie, za rozmowę. Ja również dziękuję.